Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. Dzisiejszego wieczoru do naszego studia zaprosiliśmy pana Przemysława Wiplera, eksperta w dziedzinie energetyki, prezesa Fundacji Republikańskiej. Szczęść Boże, witam pana. Szczęść Boże, dobry wieczór. Wczoraj rząd przedstawił harmonogram prac nad polskim programem budowy elektrowni atomowej. Prąd z tej elektrowni ma już popłynąć w 2020 roku. Pana zdaniem to realna data, abyśmy mieli prąd z elektrowni atomowej w naszych domach? Z przykrością muszę powiedzieć, że ta data jest równie realna, jak realne było zbudowanie autostrad na Euro 2012, jak realne było zmodernizowanie kolei, budowa szybkiej kolei, która miała już kibiców na te mistrzostwa wozić. Taka data jest bardzo wygodna, ponieważ jest wystarczająco odległa, by osoby, które składają tego rodzaju obietnice, prawie na pewno nie miały szansy się z niej wywiązywać, czy być z niej rozliczane. Jednocześnie nie jest na tyle odległa, by nie przemawiać do wyobraźni. Rząd markuje, wykonuje takie ruchy, że słuchajcie, podejmujemy fundamentalny plan budowy elektrowni jądrowej w Polsce. My jesteśmy tymi, którzy to zainicjowali i my ogłaszamy, że tego rodzaju instalacje będą w Polsce, będą dla Polaków. Czy te instalacje są w ogóle nam potrzebne? Czy program budowy elektrowni atomowej w Polsce, on jest niezbędny, czy możemy się bez tego obejść? Nasza gospodarka. Budowa energetyki jądrowej w Polsce jest konsekwencją logiczną polityki energetycznej Unii Europejskiej. Unia Europejska, dyskryminując wytwarzanie energii elektrycznej z węgla, czy kamiennego, czy z brunatnego, zmusza poszczególne państwa członkowskie do używania innych technologii. Tutaj można powiedzieć, są dwie alternatywne technologie. Jest wytwarzanie energii elektrycznej z gazu ziemnego, co w przypadku Polski oznacza radykalne, dalsze, skokowe pogłębienie zależności od dostaw z Federacji Rosyjskiej. I alternatywą dla takiego, można powiedzieć, zgazowywania czy zagazowywania gospodarki jest energetyka jądrowa, która daje nam dużo szersze pole manewru co do wyboru partnerów, z którymi chcemy realizować takie projekty, i daje szansę używania paliwa z innych części świata niż dawna Federacja Rosyjska, obecna Federacja Rosyjska, dawny Związek Radziecki. Ale uran prawdopodobnie, dostawcą uranu do elektrowni jądrowych w Europie jest Rosja. Tak, tylko że tutaj można powiedzieć, że ten rynek jest konkurencyjny, tutaj jest wybór. Używanie uranu z Rosji nie wiąże się z budową specjalnej, kosztującej miliardy euro czy dolarów infrastruktury, tak jak w przypadku gazu są to kolejne gazociągi w sposób sztywny, będące przedłużeniem rosyjskiego systemu gazowniczego. Ale z kolei jakby sama elektrownia jest o wiele droższa niż budowa elektrowni, nazwijmy to, konwencjonalnej, węglowej. Oczywiście, że tak, ale z drugiej strony, jeżeli do każdego kilowata energii elektrycznej wyprodukowanej z węgla, na każdy taki kilowat odpowiednio wysoką karę, nazwijmy ją akcyzą, nałożymy, a to właśnie wydarzyło się podczas funkcjonowania obecnego rządu, został przyjęty tak zwany pakiet energetyczno-klimatyczny i wtedy Polska nie skorzystała z prawa weta, które jej przysługiwało, i Polska, podobnie kilka innych państw, została zastraszonych, powiedzmy sobie to wprost, ponieważ za kulisowych rozmów wynikało, iż byliśmy szantażowani, że bardzo rygorystycznie będą nam przekazywane, a właściwie nie przekazywane, fundusze unijne, że ewentualne weto w sposób brutalny i mocny odbije się na uwzględnieniu postulatów Polski przy negocjacji kolejnego budżetu unijnego. Można powiedzieć, za doraźne korzyści sprzedaliśmy polską energetykę węglową i sprzedaliśmy polski sektor węgla kamiennego. Jakaś refleksja pojawia się u pana premiera w związku z tym tematem. Wczoraj na konferencji prasowej wyraził ją. Posłuchajmy materiału filmowego, wypowiedzi premiera Donalda Tuska z wczorajszej konferencji prasowej, jeśli to jest możliwe. Dzisiaj coraz więcej uczonych, autorytetów, także polityków przyznaje, że być może towarzyszyła temu także tej kampanii na rzecz ochrony klimatu, także bardzo doraźne interesy lobby antywęglowego.
No więc pan premier znalazł w przestrzeni gospodarczej i politycznej lobby antywęglowe. No i zdaje się, że ono to miało spory udział w tym całym, tej ideologii, ideologii CO2, tak można to nazwać. No ale czy taka refleksja to nie jest troszeczkę spóźniona, no, w kontekście tego, co pan powiedział? Pan premier przyznał, że być może dał z siebie zrobić barana. Przyznał, że być może został on przelobbowany, przekręcony, mówiąc językiem takim kolokwialnym, bo on sam, można powiedzieć, podpisał się pod fundamentalnym dokumentem, narzędziem polityki, które jest zbudowane, można powiedzieć, w oparciu o fałszywą ideologię, w oparciu o fałszywe przesłanki. Możemy łatwo zidentyfikować, kto jest w tym lobby antywęglowym. Są to duże koncerny, w dużej mierze państwowe, poszczególnych państw Unii Europejskiej, które olbrzymie pieniądze utopiły w nieudanych badaniach nad różnymi wynalazkami typu czyste technologie węgla, duże pieniądze zainwestowały właśnie w nowoczesne turbiny i poprawę efektywności wytwarzania energii elektrycznej z gazu ziemnego. Poza tym państwa unijne i te koncerny co do zasady nie miały w swoich krajach macierzystych dostępu do tak bogatych i olbrzymich zasobów węgla kamiennego, jakie ma na przykład Polska. I drugi uczestnik tego lobby to są firmy atomowe. We Francji ponad 70% energetyki to jest energetyka oparta na energię atomową. I w czasach, można powiedzieć, szalejącej takiej ekofilozofii czy ekoreligii, Francuzi z uwagi na to, że sami mają bardzo mało elektrowni węglowych, mają energetykę jądrową, relatywnie mało muszą dokładać w odpowiednie procenty wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, no bo oni mają czystą elektrownię. Poza tym w tym lobby są producenci turbin wiatrowych, niemieccy, duńscy, szwedzcy, firmy, które u siebie, można powiedzieć, nasyciły rynek swoimi produktami, producenci biogazowni i teraz szukają nowych rynków ekspansji. Można powiedzieć, chcą, żeby za te pieniądze, za tą jałmużnę, którą dostajemy z Unii Europejskiej, żeby ona do nich wróciła, ponieważ w Unii Europejskiej walczy się z pomocą publiczną, nie można dokładać do firm, ale w ramach ekoenergetyki można dotować w ramach słusznych, szlachetnych celów, żeby firmy niemieckie, duńskie budowały w Polsce fermy wiatrakowe, biogazownie, na co w cenach prądu zrzucą się polscy obywatele. Także to jest kolejne lobby. No i nie warto pamiętać również o tym, że olbrzymie przedstawicielstwo lobbingowe, właściwie własny budynek ma w Brukseli Gazprom. I można powiedzieć, wszystkie polskie firmy energetyczne łącznie mają dwóch przedstawicieli w Brukseli, a jedna firma rosyjska ma kilkudziesięcioosobowy zespół, który tam, można powiedzieć, nie jest po to, żeby pić wino i jeść kresanty, ale po to, żeby załatwiać interesy dla swojej firmy. Bardzo konkretne. Francuzi dość skrupulatnie pilnują interesy swojego państwa, władze francuskie z premierem Sarkozym. Między innymi prawdopodobnie to Francuzi namawiają Polskę do zakupu technologii atomowej. No jeszcze nie wiemy. Pan Szynela jest, że to już właściwie się stało, że to jest tylko kwestia formalności, że tak naprawdę olbrzymia część decyzji zapadła na poziomie politycznym i w czasie, gdy Polska, rząd polski sprzedaje w warunkach bardzo trudnych rynkowych, jeszcze dodajmy przed uwolnieniem cen energii, czy próbuje nawet sprzedać, bo sprzedaje kilkakrotnie, te próby były nieudane, polskie koncerny energetyczne, we francuskim Electricité de France rząd francuski ma 85%. I można powiedzieć, tak samo państwowa jest Areva, czyli koncern zajmujący się energetyką jądrową i te podmioty, które są też de facto narzędziem polityki państwa francuskiego, to one będą wchodziły do Polski po to, żeby zarobić bardzo duże pieniądze, a nam w gruncie rzeczy pozostawiono tylko wybór, czy chcemy więcej rosyjskiego gazu, czy chcemy mieć francuską elektrownię jądrową w Polsce. Niemieckie wiatraki.
lub niemieckie, no tam to też można powiedzieć, nie pozostawiono nam specjalnie wyboru. My musimy mieć te wiatraki, bo niespecjalnie inne rozwiązania w Polsce są możliwe do zastosowania. Nie jesteśmy Norwegią, która z pływów morskich jest w stanie prawie całą energię elektryczną produkować, a to, co im brakuje, to zakupią z importu jeszcze cały czas z Polski na przykład. A czy polski rząd w związku z tym, co powiedział na konferencji prasowej premier, czy ta refleksja pana premiera przełoży się na jakieś konkretne działanie, czyli na przykład powiedzmy, że no ten pakiet energetyczny, który jest podpisany, no ale można na forum unijnym można różne inicjatywy podejmować. Czy w związku z tym rząd no, będzie próbował jakoś to też kolokwializmu, użyjmy, odkręcić tę sprawę z klimatem, z pakietem klimatycznym? Myślę, że w chwili obecnej jest to bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, ponieważ państwa dyskryminowane, Polska, między innymi również z nowo przyjętych państw, Rumunia, Bułgaria, po pierwsze nie wprowadzą w tym zakresie wspólnej polityki, a po drugie, z drugiej strony mają takich mocarzy jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania, ale również Dania, kraje Beneluxu. Tam można powiedzieć, że prawie wszystkim tamte państwa starej Unii są w innej fazie rozwoju. Tam można powiedzieć, następuje depopulacja, zmniejsza się ilość ludności, przemysł jest przenoszony do innych części świata, żyją w coraz większym stopniu z usług finansowych, z sprzedaży technologii i oni mają infrastrukturę, oni nie muszą wykonywać skoku cywilizacyjnego jak państwa, które 50 lat były w takiej zamrażalce, lodówce komunistycznej, mają naprawdę dużo do nadrobienia. I stosowanie takich samych reguł do państw, które przez 50 lat, można powiedzieć, chodziły w kagańcu i gospodarki chodziły w kagańcu, ich obywatele chodzili w kagańcu i teraz, gdy tego kagańca niby nie mamy, chcielibyśmy się rozwijać, okazuje się, że dostajemy nowy. Tym bardziej, że pakiet klimatyczny nie dotyczy tylko elektrowni, ale w głównej mierze elektrownia, także inne zakłady, które no, są, emitują dwutlenek węgla i już słyszymy, że... Zakładów chemicznych, petrochemicznych, to dotyczy całego przemysłu ciężkiego i oznacza to, że nasze firmy będą musiały, w chwili obecnej utrzymują... można powiedzieć nieodpłatnie od państwa. Państwo wewnętrznie dzieli, komu da, komu uzna za słuszne odpowiedni pakiet przydziału emisji. Niemniej jednak to jest też bariera dla realizacji nowych inwestycji, bo kto będzie inwestował, kiedy nie wie za parę lat, ile tak naprawdę będzie musiał do kosztów swojej produkcji dorzucić. Już są zapowiedzi między innymi zakładów azotowych w Puławach, które planują przenosić część swojej produkcji na Białoruś między innymi i na Ukrainę. To jest nawet taki termin, termin fachowy po angielsku carbon leakage, czyli węglowy wyciek. I to polega na tym na przykład, że z polskich inwestorów na przykład Jan Kulczyk planuje budowę dużej elektrowni na granicy z Polską, na przykład Białorusi. I możemy doszli do takich czasów, że polski węgiel z elektrowni Bogdanka będzie wywożony za granicę, ponieważ za granicą polską bezpośrednio nie będzie obowiązywał już idiotyczne ustawodawstwo unijne i my będziemy stamtąd kupować prąd, ponieważ za naszą granicą radykalnie opłaca się produkować prąd z węgla, a już w naszym terenie, nazwijmy eurostrefy, nie jest to rozsądne. No i to niestety w ogóle jest ten problem mają wszystkie państwa właściwie unijne, z których wyprowadzana jest produkcja do Azji, do Afryki, właśnie w ramach poprawiania klimatu. Tylko, że w tych państwach niestety, czy stety, możemy im tego słusznie zazdrościć, jest kapitał i to koncerny, firmy z tych państw prowadzą inwestycje i są właścicielami inwestycji bardzo często w swoich dawnych koloniach, bo tak to wygląda. Polska nie miała kolonii i nie ma kapitału. Więc można powiedzieć, ktoś, kto z Polski chciałby przynosić produkcję, jest w dużo trudniejszej sytuacji niż przedsiębiorca brytyjski, niemiecki, francuski. I jeszcze wróćmy na chwilę do elektrowni atomowych planowanych, które będą w Polsce uruchamiane, bo mają być dwie podobno. Więc jest sprawa nie tylko jakby spraw jakby ekonomicznych, ale też i bezpieczeństwa. No, my w Polsce mamy doświadczenie Czarnobyla i ta obawa przed kolejną katastrofą jest bardzo realna.
Jak z tym bezpieczeństwem w tej chwili jest? Zwłaszcza na przykład z zabezpieczeniem odpadów atomowych. W Polsce nie ma takiego miejsca wyznaczonego i dopiero będzie ono wyznaczone tam któryś etap całej tej inwestycji wielkiej. Nie na początku, tylko już pod koniec właściwie. Dlatego nie ma szans, żeby to się wszystko udało zrobić w 9 lat. Kilka lat potrwają prace cały czas nad brakującymi elementami legislacji, przepisami, które regulują, jak poszczególne procedury czynności powinny być wykonywane, a bez tego nie ruszymy z inwestycją, ponieważ taka inwestycja przepraszam, zrealizowana w Polsce będzie miała potencjalnie realne oddziaływanie na obywateli niemieckich. Ja bym się tego nie bał, bo już rząd niemiecki lepiej niż polski przypilnuje, żeby w Polsce nie powstało coś, co może zaszkodzić niemieckim obywatelom. Jest uwagi na tą bliskość i na to, że tam państwo dobrze działa i tam będzie na pewno bardzo silnie opinia publiczna monitorowała. Wiemy, jaka jest wrażliwość Niemców na punkcie energetyki jądrowej. Można wręcz powiedzieć, że tam panuje pewna histeria i rząd był pod bardzo dużą presją, żeby likwidować niemieckie elektrownie atomowe. Proces ten zaczął być hamowany w momencie, gdy Niemcy zdali sobie sprawę z tego, ile to ich kosztuje, ich gospodarkę, jak to podnosi koszta funkcjonowania, zamykanie każdej kolejnej elektrowni atomowej. A u nas jak jeszcze sprawa tych zabezpieczeń miejsc, gdzie będzie składowane, gdzie może być składowane odpady, no to są bardzo niebezpieczne materiały, które pozostają po produkcji prądu w elektrowniach atomowych. Czy to nie będzie tak, że Polska w pewnym momencie też może stać się miejscem takim europejskim miejscem składowania odpadów atomowych, bo może być tak, że będą też nowe technologie użyte, no nie wykluczajmy tego, ale przy okazji budowy elektrowni atomowej, więc taki zbiornik dla całej Europy. Jest to realne w ogóle, czy to? Jednym z większych bogactw naturalnych Polski są bogate wysady solne, w których mogą być składowane albo węglowodory, ropa, gaz w podziemnych magazynach, albo składowane mogą być właśnie odpady z elektrowni jądrowych. To są olbrzymie pokłady soli, które mają tą właściwość, że są higroskopijne, czyli tam woda nie dochodzi, które dają szansę na izolowanie w sposób relatywnie, czy nawet można powiedzieć bardzo bezpieczny, dużych ilości odpadów. I w tym zakresie to jest pewnego rodzaju bogactwo, które może zacząć być wykorzystywane nie tylko po to, żeby składować polskie odpady, ale również faktycznie elementem szerszych porozumień może być uczynienie z Polski centralnego składowiska w tym zakresie. Ja bym się tego nawet strasznie nie bał, tylko trzeba dbać o to, że jeżeli my mielibyśmy być tego rodzaju składowiskiem, co można przeprowadzać w sposób bezpieczny, to żebyśmy nie mieli tego za darmo i w ramach działalności ProPublico Bono i paneuropejskiej przyjaźni, tak jak w ramach działalności prawie że ProPublico Bono oddaliśmy przestrzeń tranzytową w postaci gazociągu jamalskiego, który jest gazociągiem przyjaźni niemiecko-rosyjskiej. A proszę pana, jeszcze o kosztach porozmawiajmy na koniec naszego programu. Szacuje się, że jedna elektrownia o mocy 300 MW może kosztować od 35 do 50, nawet 5 miliardów złotych. To są ogromne pieniądze. To są, aż mi się nie chce wierzyć, to są straszne pieniądze i nie wyobrażam sobie, jaka musiałaby być cena energii elektrycznej, żeby tego więc rodzaju właśnie, jak to się biznes się opłacił. Powiem więcej. To nie chodzi tylko o zbudowę elektrowni atomowej i zbudowę magazynów, w którym może być składowane odpady. To chodzi o to, jak prąd z takiego nowego miejsca wytwórstwa rozprowadzić do odbiorców. Czyli muszą być sieci. Musi być rozbudowana sieć elektroenergetyczna, zmodernizowana, co się nie dzieje. Inwestycje liniowe, czy to są w Polsce drogi, czy to są autostrady, czy to są koleje, czy to są sieci elektroenergetyczne, czy gazociągi, ropociągi. Prawodawstwo
i słabość państwa, instytucji państwa sprawia, że te procesy, delikatnie mówiąc, nie należą do najbardziej udanych na świecie. Więc same zbudowanie elektrowni atomowej w Polsce, z której później będzie problem, jak rozesłać, odesłać prąd, może być takim samym problemem, jak zbudowanie, na przykład zakupienie przez ministra Grada gazu skroplonego i niezdążenie z wybudowaniem gazoportu w Świnoujściu. Czy on jeszcze powstanie, ten gazoport, to już jest inna sprawa. To już jest, myślę, przesądzone. No, chyba że Niemcy jeszcze muszą, prawda, odpowiednio wkopać gazociąg północny. No to można powiedzieć, to chodzi o bardziej długofalową rozwój portu, ale samym transportowi gazowców to nie przeszkodzi. Ale ja stawiam tezę, że dużo bardziej prawdopodobne jest, że będziemy kupować prąd z elektrowni atomowej, ale nie w Żarnowcu, tylko w Kaliningradzie, i że elektrownie gazowe też będziemy mieli zbudowane na nasz użytek i na nasze potrzeby, ale nie w Polsce, tylko w okolicach Greifswaldu, gdzie się kończy gazociąg północny, ponieważ dziwnym trafem, jak się zsumuje moce wytwórcze w obu tych miejscach planowane i realizowane w inwestycjach, to jest to, czego brakuje w chwili obecnej Polsce. I trzeba też powiedzieć obywatelom, jeżeli się mówi, że powstaje nowa elektrownia atomowa, które z obecnie funkcjonujących zakładów energetycznych zostaną zamknięte. I konsekwencje tej polityki będą nas bardzo bezpośrednio dotyczyć, bo będziemy mieć takie, a nie inne rachunki za energię elektryczną. No i myślę, że też i na miejsca pracy to też wpłynie, bo konkurencyjność naszych zakładów w porównaniu na przykład z zakładami niemieckimi będzie nieco inna. Niestety. Chociażby ze względu na cenę energii, która jest na niezbędna. Panie Przemysławie, dziękuję bardzo za przyjście do studia, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu za uwagę i za poświęcenie czasu nam dzisiejszego wieczoru. I na Polski Punkt Widzenia zapraszam już na jutrzejszy wieczór na 21.40. A teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.